Trochę drosza, trochę ziemi i po roku świat się zmieni, powiedziałby wierszokleta. Ale przyznać trzeba, że inicjatywa godna naśladownictwa. Przedsiębiorcy prowadzący swe działalności przy ulicy Bakałarzewskiej podarowali miastu grunty pod drogę, która pozwoli dojechać klientom do ich firm. To jednak nie koniec. Zobowiązali się również do częściowego pokrycia kosztów budowy nowej nawierzchni. W wyniku porozumienia między 11 właścicielami firm a prezydentem Suwałk w przyszłym roku powstanie nowa asfaltowa droga. Wraz z nią kompletna infrastruktura techniczna i oświetlenie. Pojawią się tam też trawniki. Te firmy leżą w takiej drodze dojazdowej prostopadłej do ulicy Bakałarzewskiej i te firmy zadeklarowały w tymże porozumieniu, że przekażą na rzecz miasta grunty potrzebne pod budowę drogi dojazdowej do ich zakładów, potrzebne oczywiście do budowy tej drogi, oraz wpłacą na rzecz miasta 150 tysięcy złotych, które te środki mają być przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych z budową tej drogi. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, ponieważ pokazuje ona to, że przedsiębiorcy potrafią zadbać i współuczestniczyć w pewnym sensie w kwestiach inwestycyjnych, które powinno realizować tak naprawdę miasto. Porozumienie już zostało podpisane, ziemia i pieniądze przekazane. Teraz czas na projekt techniczny i wykonanie. Inwestycje wstępnie oszacowano na 330 tysięcy złotych.